Słuchasz Akademickiego Radia Fenix Uniwersytetu Rzeszowskiego. Mamy przyjemność rozmawiać z panem profesorem Uniwersytetu Rzeszowskiego, prorektorem do spraw studenckich i kształcenia Wojciechem Welatem, który powie nam dzisiaj kilka słów o kulturaliach, a także o swoich wspomnieniach z tego studenckiego święta. Można powiedzieć, że miesiąc maj, piękny zresztą dla studentów, jest nie tylko czasem zaliczeń, pisania kolokwiów, ale też może przede wszystkim czasem zabawy związanej właśnie z kulturaliami. No i zbliżamy się wielkimi krokami do tych kulturaliów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jak pana rektora zdaniem wygląda obecnie ta kultura studencka i czy ważne jest, żeby studenci mieli ten czas dla siebie na wspólne spotkanie, na zresetowanie, na naładowanie akumulatorów przed sesją? Tak, oczywiście. Maj to wspaniały, piękny miesiąc. Szczególnie przez to, że tradycyjnie w tym czasie przypadają juwenalia, a od kilku lat na Uniwersytecie Rzeszowskim studenci wymyślili i prowadzą z dużym powodzeniem kulturalia, czyli wyraźnie spersonalizowaną, możemy powiedzieć, dopasowaną do nazwy Uniwersytetu Rzeszowskiego imprezę studencką. I rzeczywiście, tak jak nazwa sugeruje, że jest to święto kultury, to możemy powiedzieć, że w tym roku jest to prawdziwy festiwal kultury studenckiej. O to mi zawsze chodziło i cieszę się, że tak udało się z takim rozmachem, z takim zapałem i też zainteresowaniem ze strony studentów tegoroczną imprezę zorganizować. Wspomniał pan, panie rektorze, o tym festiwalu kultury studenckiej. A czy pan będzie uczestniczył w tym festiwalu? Może wybiera się pan na jakieś wydarzenia? Jeżeli tak, to jakie? Bo wiadomo, że kulturalia to nie tylko koncerty. Jaki będzie pana w tym udział? Oczywiście, że się wybieram i uczestniczę w wielu imprezach. Już dzisiaj otwieramy oficjalnie kulturalia właśnie takim świętem sportu, drugie igrzyska sportowe, akademickie o godzinie 17, a godzinę wcześniej imprezę otwieramy całkiem związaną z tym, z czego Podkarpacie słynie na cały świat, mianowicie akurat udało nam się pozyskać na ten początek kulturaliów wystawę interaktywną Zdzisława Bekcińskiego. Jego obrazy są znane, cenione na całym świecie. Jest to ikona malarstwa takiego niepokojącego człowieka. Więc otwieramy to dzisiaj na Wydziale Sztuki w Nowej Galerii. Muszę powiedzieć, że jest to trzecia wystawa po uruchomieniu Uniwersyteckiej Galerii. I cieszę się, że może ona być właśnie zsynchronizowana z tym świętem kultury studenckiej. Właśnie wspomniał pan o tym, że mamy różne wydarzenia kulturalne, mamy wydarzenia sportowe. Mieliśmy cały czas trwały eliminacje, póki co do Student ma talent, będą finały. No i chyba cieszy, że swoistego rodzaju talenty studenckie, których na pewno nie brakuje na naszej uczelni, mogą się prezentować światu podczas takich wydarzeń kulturaliowych. Tak, na początku kadencji to mnie bolało trochę, że studenci nie mogą pokazać swoich zainteresowań, talentów i swojej pracy, którą bardzo mocno wkładają w wyćwiczenie, czy to właśnie pokazów gimnastycznych, czy interpretacji utworów muzycznych, czy właśnie swojej twórczości w bardzo różnym kierunku. Stąd pierwszą taką sztandarową imprezą w ramach kulturaliów był właśnie przegląd Student ma talent i do tego dołączają kolejne. W zeszłym roku dołączył turniej siatkówki mieszanej. To jest turniej, w którym biorą udziały zespoły, nazwijmy to nieprofesjonalne, a więc osoby, które nie ćwiczą wyczynowo w jakichś drużynach AZS-u, to jest właśnie idea. To jest też ciekawa sprawa, że są to drużyny mieszane, a więc tutaj musi być przynajmniej jeden chłopak i reszta panie, albo odwrotnie. Więc to jest ważna sprawa i do tego bogatego programu możemy zobaczyć, dołączyło wiele innych przedsięwzięć, które chcielibyśmy wraz ze studentami, aby były takimi sztandarowymi w kolejnych latach, jak na przykład już w trakcie dopinania programu wymyśliliśmy bieg UR, czyli można powiedzieć w skrócie biegur, a więc zapraszamy wszystkich, którzy chcą być biegurami przed korowodem na rywalizację. Może nawet jeżeli będą zapisy, uda się uruchomić grupę pracowników, bo chciałbym, żeby równolegle do grupy studenckiej ruszyli również pracownicy. A więc jest to taka też, widzę, spontaniczność tutaj programowa i cieszę się, że studenci takie nowe przedsięwzięcia dołączają do bogatego już programu. No właśnie, tutaj chyba warto też zachęcić i podkreślić, że wykładowcy, akademicy, nauczyciele będą się też angażować w te wszystkie wydarzenia. Chciałbym, aby tak było. Wiemy, że to jest dość trudne, ponieważ wykładowcy z racji swoich licznych obowiązków, też prowadzenia pracy naukowej, tak jak państwo wykorzystujecie wszelkie
dni wolne, jeżeli uda się właśnie uzyskać zwolnienie z zajęć, tak wykładowcy wykorzystują na pracę naukową albo po prostu no, najzwyczajniej troszeczkę odpocząć od codziennej, wytężonej pracy. Z roku na rok troszkę większa liczba właśnie nauczycieli akademickich, a szczególnie kadry bezpośrednio ze studentami pracującej, czyli prodziekanów, czy zastępców dyrektorów Instytutu Spraw Dydaktycznych, czy po prostu nauczycieli akademickich, którzy opiekują się grupami studenckimi, bierze udział. Też kilku lat w beanaliach, czyli tych otrzęsinach studenckich, po każdą grupę stanowią właśnie wykładowcy, opiekunowie lat. No zobaczymy, jak w tym roku będzie z frekwencją nauczycieli akademickich w ramach imprez kulturaliowych, szczególnie tych finałowych, prawda, koncertów, a więc od przyszłego czwartku, od 19, 20, 21. To jest właściwie finał festiwalowy. Tam ułożony program jest bardzo urozmaicony. Myślę, że z czołówką polskich zespołów aktualnie chodzących, że tak powiem, po antenach radiowych będziemy mieli do czynienia w tym czasie. Zapraszam wszystkich. Panie rektorze, może powie nam pan, jak pan wspomina swoje studenckie czasy i czy pana juwenalia różnią się znacznie od naszych kulturaliów? Oczywiście, że się różnią, bo moje studenckie czasy przypadają na, powiedzmy, środek lat 80., więc wtedy czas społeczny, polityczny, a w ogóle studiowanie troszkę wyglądało inaczej. To znaczy same zajęcia i to zmaganie się z oporem wykładowców, żeby zaliczyli, było podobne, prawda? Natomiast sama kultura studencka, funkcjonowanie oczywiście nie z takim rozmachem i nie z taką liczbą propozycji, ale również radziliśmy sobie z tym niedoborem i swoje imprezy studenckie, zwłaszcza te juwenaliowe, wspominam z uśmiechem, kiedy dzisiaj studentom doradzam, czy po prostu ich pomysły w jakiś sposób próbuję ująć w ramy organizacyjne, tutaj już z punktu widzenia uniwersytetu, to wtedy przypominam sobie, jakie myśmy mieli trudności ze zorganizowaniem czegokolwiek, pozyskaniem zespołów, a często kończyło się to na DJ-u i magnetofonie. Nie wiem, czy ktoś dziś wie, co to jest magnetofon, zwłaszcza szpulowy, ale taka była rzeczywistość, a zabawa i to, że byliśmy razem i to, że mogliśmy zamanifestować też swoją odrębność, bo to jest ważna sprawa. Studenci tworzą odrębną, taką podmiotową grupę społeczną i zawsze tak było. Czy to był czas właśnie lat 80., czy czas współczesny, to studenci zawsze mają swój punkt widzenia, swoje miejsce w świecie społecznym i tak się dzieje. I cieszę się, że studenci naszego Uniwersytetu Rzeszowskiego tak wspaniale działają. To może zahaczmy jeszcze o korowód, jakże barwny, zazwyczaj co roku. Jak pan wspomina swoje korowody? Było kiedyś coś takiego jak korowód? Przebierali się państwo? To znaczy, ja już wspominam korowody swoich ze studiów nie, bo wtedy były zakazane właśnie jako takie manifestacje i zgromadzenia, bo to początek lat 80., prawda? Natomiast z początku swojej pracy już jako asystenta, bo zaczynałem pracę jeszcze będąc studentem, więc trochę tak uczestniczyłem jako z jednej strony student, a z drugiej strony już młody pracownik. I wtedy te korowody zawsze były czymś, co studenci mogli, znaczy przez ten korowód mogli pokazać swoją odrębność. To, że są właśnie grupą, która jest hałaśliwa, to oczywiście dało się słyszeć i widzieć, ale z drugiej strony no, mają tę wielką energię i ten wielki potencjał. Poza siedzeniem, ślęczeniem nad książkami, to jeszcze mogą zamanifestować swoją, no jeszcze raz podkreślę, tę odrębność, tę swoją podmiotowość, bo o to nam chodzi. I przede wszystkim kreatywność. Czy rzucił się panu w oczy jakiś naprawdę kreatywny strój, który do dziś pan zapamiętał? To kreatywne stroje to ja pamiętam z ostatnich korowodów i bardzo wiele takich, można by powiedzieć, niesamowitych stworków mi teraz przebiega przed oczami, zielone ludziki, czy właśnie jakieś no, a la wampiry, czy cokolwiek innego, gdzie później się okazuje, że przy jakimś bliższym ustawieniu się do zdjęcia, prawda, bo to troszeczkę ja wtedy bez przebrania robię jak za misia, prawda, taką mam rolę, to okazuje się, że to są właśnie dobrze znajomi mi studenci, którzy tą swoją kreatywnością potrafią tak zaskoczyć, że trudno ich rozpoznać. Dokładnie tak, studencka kreatywność nie zna granic i na pewno w tym roku też będziemy wyraz tego mogli obejrzeć na ulicach miasta. Natomiast jeszcze taki inny aspekt organizacyjny, no bo to potężne przedsięwzięcie, potrzeba zaangażowania
zaangażowania wielu ludzi, potrzeba też zaangażowania sponsorów różnych instytucji. Łatwo jest pozyskać sponsorów, pozyskać zgodę tych instytucji, jak miasto, na pewno jak Urząd Marszałkowski i wiele innych? Łatwo i niełatwo. Łatwo w tym zakresie, że rzeczywiście po ubiegłych 2-3 latach, kiedy instytucje przekonały się, że mają do czynienia z poważnymi ludźmi z samorządu studenckiego, to te szlaki są przetarte. Więc tutaj ta łatwość polega na tym, że przedstawiciele tych instytucji wiedzą, z kim rozmawiają. Nie traktują studentów jako ludzi, którzy przyszli, tak powiem, wyciągnąć pieniążki i nie wiadomo, na co one pójdą. Tutaj bardzo rzetelnie dla wszelkich instytucji, podmiotów naszych współpracujących przedstawiamy sprawozdania z działalności, z wydatkowania tych środków i przede wszystkim pomaga nam w tym bardzo właśnie ta duża liczba imprez kulturalnych i to, że juwenalia na Uniwersytecie Rzeszowskim, jeszcze raz podkreślę, stały się przeglądem kultury studenckiej, są rzeczywiście kulturaliami, to nam ułatwia. Natomiast utrudnia powstawanie nowych podmiotów na rynku, szczególnie tych podmiotów gospodarczych, biznesowych, tam dopiero musimy dawać się poznawać. Prawda? Jeżeli my tutaj z racji pełnionej funkcji prorektorskiej przecieramy niejako szlaki, to na pewno studentom jest łatwiej, więc jeżeli tylko mamy taką możliwość, próbujemy przetrzeć ten szlak, że studenci są wiarygodni, że te środki zostaną rzeczywiście spożytkowane na godną imprezę, to ułatwia, ale tutaj przede wszystkim stawiam na to, że nasi studenci są odpowiedzialni, wiarygodni i to w tym roku z przewodniczącą samorządu właśnie rozmawialiśmy, że jak w żadnym, nigdy tych środków nie jest za dużo, ale w tym zakresie, który był zadeklarowany, nie mieli większych trudności później z rzeczywistą podpisaniem umowy i te środki mamy na koncie kulturaliowym. No i studenci będą mogli spokojnie się przez te najbliższe tygodnie bawić. Czy tak na koniec możemy prosić pana, żeby pan jakoś w szczególny sposób zachęcił wszystkich do udziału w wydarzeniach tych okołokulturaliowych, ale także w tych finałowych koncertach w Korwodzie i we wszystkich innych wydarzeniach związanych z kulturaliami? Gorąco zachęcam wszystkie studentki i studentów do udziału właściwie we wszelkich imprezach kulturaliowych. Wszędzie się nie da uczestniczyć, ale starajcie się skorzystać z jak najszerszej oferty. Szczególnie w tych imprezach tak zwanych masowych. Tam co prawda będzie tłok, będzie nas dużo, ale przez to pokażemy naszą siłę, naszą różnorodność. A będzie to w przyszłości dobrym momentem do budowania wspomnień, do tego, co z uniwersytetem, ze środowiskiem akademickim nas łączyło po latach. I kiedyś ktoś, kto na moim miejscu tutaj zasiądzie, pewnie i mam nadzieję, że lepiej będzie o swoich kulturaliach, o swojej młodości opowiadał niż ja dzisiaj. Dziękuję bardzo. Zapraszam.